Szanowni Państwo, ogromnie żałuję, że nie mogę teraz wraz z Państwem w tej dyskusji uczestniczyć, ale cieszę się, że chociaż w ten sposób mogę powiedzieć parę słów. Strategia Unii Europejskiej dotycząca ochrony zdrowia nie przypadkiem nosi tytuł Razem na rzecz zdrowia. Coraz bardziej w Europie zdajemy sobie sprawę z tego, że zdrowie to nie tylko sprawa indywidualna. Kondycja zdrowotna naszych obywateli, jak też dobry stan sektora opieki zdrowotnej w całej Europie, to istotny element podnoszenia ogólnej jakości naszego życia, ale też konkurencyjności Europy i jej gospodarki. Dobry stan zdrowia jest oczywiście wartością samą w sobie, ale także warunkiem koniecznym dla zapewnienia rozwoju i dobrej jakości życia. Efektywne wykorzystanie wydatków na zdrowie może pobudzać wzrost gospodarczy. Wydatki na zdrowie w Unii dzisiaj to około 10% produktu krajowego brutto i prawie 15% udziału w sektorze publicznym. A sektor zdrowotny i sektor opieki społecznej to jeden z najszybciej rosnących sektorów. To 10% całego zatrudnienia w Unii. 8 milionów nowych stanowisk pracy powstanie w tym sektorze do 2020 roku. 20 milionów Europejczyków skorzystało w 2010 roku z usług medycznych w innym kraju Unii. Te liczby pokazują nam, że zdrowie to sprawa nas wszystkich i dlatego programy zdrowotne są istotną częścią realizacji strategii Europa 2020, która zawiera bardzo ambitny plan przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu, promowaniu wzrostu gospodarczego z myślą o nas wszystkich, o wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest działanie na rzecz szeroko rozumianego zdrowia nas, ludzi. Potrzebujemy do tego bardziej skutecznej polityki ochrony zdrowia na poziomie europejskim i także sprawienia, żeby sektor ochrony zdrowia był częścią gospodarki inteligentnej, opartej na wiedzy, z dużym udziałem innowacji. Europa potrzebuje inteligentnych inwestycji w dziedzinie zdrowia, w sposoby wdrażania innowacji, w bardziej przemyślane, zrównoważone systemy opieki zdrowotnej. Potrzebujemy inwestowania w zdrowie społeczeństwa, w dobre programy promujące zdrowie. Ale musimy też inwestować w ubezpieczenia zdrowotne. To dobry sposób na zmniejszenie nierówności i na walkę z wykluczeniem społecznym. Ta dyskusja już trwa w Europie. Wierzę, że Państwa spotkanie jest takim forum w Polsce, na którym tę dyskusję można prowadzić. Życzę więc naprawdę owocnych obrad.